Muzeum w Słońsku doczekało się długo wyczekiwanego remontu. Z tego powodu tegoroczne obchody rocznicy wyzwolenia Słońska musiały odbyć się poza Muzeum Ofiar Obozu Sonnenburg. Ale nie miejsce, tylko pamięć o tragedii jest najważniejsza, zapewniali weterani wojenni z kilku krajów. Pan Henryk był żołnierzem Armii Krajowej. Dla niego uroczystości w Słońsku to symbol pamięci o Gehennie z czasów II wojny światowej. Bycie w poczcie sztandarowym traktuje nie tylko jako zaszczyt, ale i obowiązek. Chociaż tutaj sztandarem teraz pokazywać, że jednak w Armii Krajowej jednak był Bóg, honor i ojczyzna. I to naszym celem jest cały czas na naśladowanie tych naszych przodków. Historia Słońska jest tragiczna. W 1933 roku powstało tu pierwsze w naszym regionie hitlerowskie więzienie, obóz koncentracyjny Sonnenburg. W styczniu 1945 roku Niemcy rozstrzelali w nim 819 więźniów, belgijskich, norweskich, francuskich i holenderskich przeciwników hitlerowskiego reżimu. Bardzo ważne jest dla nas, że przyszło tutaj tyle młodzieży, że młodzi ludzie poznają historię i uczą się o tej tragedii. Bo to właśnie oni kiedyś będą tu przychodzić zamiast nas. To jest niesamowicie ważne, żeby mówić młodzieży o tym, co tutaj się stało. Nigdy o tym nie zapomnimy i oby więcej się to nie powtórzyło. Pamiątki sprzed lat jeszcze niedawno gromadzono w Muzeum Martyrologii Ofiar Obozu Sonnenburg w Słońsku. Teraz znajdują się one w magazynie, bo od sierpnia ubiegłego roku w obiekcie trwa długo wyczekiwany remont. Prace mają potrwać do jesieni. Te starania wieloletnie, które doprowadziły do takiego finału, no to już jest zadowolenie. No. To już nie będzie ten obiekt przy głównej trasie 22, nie będzie straszny. Remont finansowany jest z pieniędzy gminnych i unijnych. Słońskie Muzeum nawiązało współpracę z niemieckim Muzeum w Zelow. Współpraca obu placówek to nie tylko wspólne koordynowanie remontu. Na terenie naszego muzeum w Zelow będą prowadzone lekcje historyczne i podobnie będzie w Słońsku. Po remoncie grupa ekspertów opracuje też nową wystawę muzealną, a to oznacza, że przyszłoroczna 70. rocznica wyzwolenia Słońska odbędzie się już w wyremontowanym muzeum i będzie miała wyjątkową oprawę.